dostępna dla każdego. Reklama. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Tego się spodziewaliśmy, że Państwa ten temat zainteresuje. No i rzeczywiście tak było. Gościem Radia Katowice jest prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Katowicach, pani Celina Nierodkiewicz. Witam po przerwie. No ale to była przerwa, w czasie której zwłaszcza pani prezes pracowała, odbierając telefony i wyjaśniając pewne kwestie naszym słuchaczom. Czego te pytania dotyczyły? Miło powitać jeszcze raz Państwa. Bardzo dziękuję za zainteresowanie audycją, za zainteresowanie wszystkimi substancjami, które pojawiają się na etykiecie. Pytania dotyczyły, jaką sól stosować, pytania dotyczyły, jak kupić mięso, czyli czy mięso jest dobre czy złe, i pytania też dotyczyły oczywiście substancji dodatkowych dozwolonych, czyli E. Tak, i o tym już mówiliśmy przy okazji pierwszej naszej rozmowy, że jeśli wybieramy mięso, a na etykiecie jest symbol, jest znaczek producenta, który jest powszechnie znany na rynku, to nie powinniśmy się za bardzo tych E bać. Natomiast jeśli jest to nieznane źródło, no to zdecydowanie gorzej. Jeśli chodzi o sól, no to właśnie, tutaj należałoby się wyjaśnienie, bo jakiej soli używamy do peklowania? W zakładach przemysłowych, czyli w zakładach, które są pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, które właśnie posiadają swoją markę, używa się azotynu sodu, czyli E250, substancja konserwująca. Oczywiście są to odpowiednie proporcje i ta sól służy tylko i wyłącznie do peklowania. Ona nie jest w jakichś takich ilościach, gdzie szkodzi konsumentowi. Czyli to nie jest tak, że kupując już gotową mieszankę zaszkodzimy sobie, jeśli będziemy stosować zgodnie z tym, co jest wydrukowane, napisane na etykiecie. A to jest zupełnie coś innego, bo to, co powiedziałam, jak zakłady używają taką sól, to do peklowania tutaj takiego do nas w domu sprzedawana jest sól jako azotan sodu, czyli dawna saletra. I ona jest podany tam przepis na etykiecie i bardzo dokładnie należy tego przestrzegać. Ale spotkałam się z tym ostatnio, że była to sól tylko do peklowania, a nie było podano związku chemicznego, czyli składu dokładnie tej soli. I nie wiemy, ile było saletry w tej soli. Tak, wtedy mamy wątpliwości. I zawsze te wątpliwości należy jakoś rozwiązać, czyli jeżeli nie ma podanej znowu składu na etykiecie, ja bym taką sól po prostu odłożyła. Czyli musimy mieć wiedzę od początku do końca, czego używamy i w jakich proporcjach, bo to jest ważne dla naszego zdrowia. Oczywiście, że tak. Jeżeli chcemy się bawić w domową produkcję wędlin, co jest bardzo przyjemne i każdy to lubi robić, to należy zwrócić uwagę, czy przypadkiem sobie nie zaszkodzimy. Dobrze, wchodzimy do sklepu, no bo każdy z nas wybiera mięso, prawda? Czy to do pieczenia, czy do smażenia. No i jak to surowe mięso powinno w sklepie wyglądać? O to też Państwo pytają. No moim zdaniem powinno być różowe, no ale może nie wiem wszystkiego. W świetle, w ladzie mięso wygląda inaczej. Więc jeżeli jesteśmy zainteresowani, to należy poprosić ekspedientkę, żeby wyciągnęła to z lady i zobaczmy to trochę w innym świetle. Ono powinno być jędrne, ono nie powinno być lejące i ono powinno mieć fajną konsystencję, no i oczywiście ten kolor, który nas zachęca, czyli kolor, powiedzmy, że mięsa wieprzowego, to od różowej do czerwonej musiałaby być barwa, tłuszczu od białej do kremowej, drobiowej. Wiadomo, że jeżeli jest z kurczaka, to jest jasne, czyli takie jasno-różowe, z indyka ciemniejsze, gęś jest jeszcze inna, czyli ciemniejsza, i kaczka też ma ciemne mięsko. Sklepy bardzo, bardzo często proponują nam, prawda, mielenie mięsa. I to też jest ważna sprawa, bo jeśli mielimy to mięso, to ekspedientka nas bardzo często pyta, czy umyć mięso przed zmieleniem. Czy to dobrze, czy niedobrze? No to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ jak wiemy, mielenie mięsa w tej chwili jest już dozwolone, ułatwia nam to życie, ale na pytanie, czy umyć mięso, czy nie, ja odpowiem nie.
Dlaczego? Dlatego, że mięso posiada już jakieś drobne ustroje. Jeżeli umyjemy i dodamy wody, czyli tu jest, wchodzi w grę woda, do tego podczas mielenia wzrasta temperatura mięsa, no to jakby ożywiamy te nasze drobne ustroje, potem mamy to w jakimś opakowaniu, przeważnie w reklamówce, wsiadamy do samochodu, jedziemy, potem idziemy do domu, niekoniecznie od razu smażymy czy pieczemy to mięso. I jeżeli ono jest w czystej postaci, to jakby tych bakterii jest trochę mniej. I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Wybierając mięso, bardzo często sięgamy po takie opakowania wakum, czyli to mięso jest w środku, ono sam sobie tam pływa w takiej specjalnej cieczy i jest dosyć hermetycznie zamknięte. No i teraz pytanie, bo jest zwykle napisana data przydatności do spożycia, ale czy my możemy zażądać jakiegoś dokumentu potwierdzającego ubój tego zwierzęcia, czyli kiedy to mięso zostało wprowadzone do obrotu tego wędliniarsko-garmażeryjnego, czy jak to można jeszcze określić? No to pytanie jest pytaniem dosyć skomplikowanym, bo termin przydatności do spożycia właściwie wiąże się z tym, że od momentu uboju do momentu przekazania go do konsumenta jest ten łańcuch, który powoduje to, że to mięso właśnie ma ten termin przydatności do spożycia. Jak zażądać teraz, jak to udokumentować? Udokumentować można w prosty sposób, żądając specyfikacji. Ale jeżeli producent na etykiecie jest producentem nam znanym, to nie pozwoli sobie na to, żeby sprzedać mięso, którego termin przydatności do spożycia będzie dla nas niesatysfakcjonujący. Jeszcze raz podkreślam, bardzo ważne, producenci, którzy podają termin przydatności do spożycia, robią badania przechowalnicze, więc są to testy, które powodują, że ten termin na etykiecie jest dla nas wskazany do spożycia jako zdrowy. A powołując się tutaj na znane pani przypadki, na doświadczenie, czy zdarzyło się tak, że ktoś proponował jakieś mięso, które miało sporo miesięcy na swoim koncie? Mięso, które ma swój tam powiedzmy okres dłuższy przydatności do spożycia, to występuje w postaci mrożonej. Natomiast samo mięso, jeżeli je otworzymy i ono nie spełnia tutaj tych wymagań mikrobiologicznych, czyli tych badań przechowalniczych, no to niestety ono po prostu będzie zepsute i nic z tego mięsa nie będzie. I producenci o tym wiedzą. A zwykle ile czasu zajmuje właśnie dostarczenie takiego mięsa surowego, prawda, od uboju do momentu sprzedaży? Ile to jest? Czy to jest tydzień, dwa, trzy? Jak to możemy obliczyć? Tak, żeby uspokoić troszkę naszych słuchaczy przy okazji. Całkowicie uspokajam. Po uboju, to jest bardzo takie przykre dla każdego z nas, ale niestety tak jest z mięsem. Mięso musi być odpowiednio wychłodzone do odpowiedniej temperatury. Czyli jeżeli chodzi o drób, to ma być dostarczone do zakładu później przetwórczego. Temperatura tego mięsa powinna mieć do 4 stopni Celsjusza. Natomiast jeżeli chodzi o wieprzowinę, o inne mięsa, no to w granicach do 7 stopni Celsjusza. Powyżej tego jest już ta bariera, że może coś się z tym stać. Ale w tej chwili ze znanych mi już tutaj producentów i ze znanych linii ubojowych, które są w Polsce, wszyscy starają się tych reżimów technologicznych, temperaturowych przestrzegać. Czyli w tej temperaturze jest to mięso transportowane bezpośrednio do sklepów, tak? I w jakim okresie jest sprzedawane? Zachowany cały łańcuch chłodniczy. To wszystko zależy od stanu mikrobiologicznego zakładu, od tego, ile sam producent zadeklaruje i wykona te badania, czyli te testy, o których powiedziałam wcześniej. To wykonują niezależne laboratoria, akredytowane w Polsce i nie ma możliwości wprowadzenia do obrotu bez tych badań. Zazwyczaj wiemy, że wędliny mają do 21 dni przydatności do spożycia.
poparte badaniami. Natomiast samo mięso też ma etykietę i różnie producenci to podają. Niektórzy podają 72 godziny, niektórzy podają 48, w zależności od tego, jak się kto z tych producentów czuje na sile, żeby u siebie wprowadzić ten reżim technologiczny, temperaturowy i mikrobiologiczny. Czyli stan czystości zakładu. Czyli najważniejsze jest to, by sięgając po wędliny albo mięsa w sklepie, zwracać uwagę na producenta. Jeśli jest to dobry sklep, znany na rynku, jeśli producent jest znany na rynku, to już możemy być w miarę bezpieczni, bo wiele wskazuje na to, że nie pozwoli sobie na przekroczenie pewnych norm. Gorzej na straganach, gorzej w miejscach, które no, powszechnie nie są znane, prawda? Ich nazwy nie są znane. No straganów bym się bardzo bała, ze względu na to, że ja nie wiem, nie znamy pochodzenia mięsa, nie znamy jego technologii, nie znamy stanu sanitarno-higienicznego i taką ważną rzeczą, co jest zawsze bolączką, jest czynnik ludzki. W zakładach przemysłowych ten czynnik ludzki też jest pod nadzorem, pod kontrolą. To są ludzie szkoleni, którzy wiedzą, jak mają się zachować. A tu możemy sobie zawsze stawiać znaki zapytania. Czyli tej saletry może być zdecydowanie więcej i to może wynikać także z nieświadomości tego człowieka, który przygotowuje te wędliny czy mięsa, prawda? Oczywiście, bo są rozporządzenia i gdzie po przeczytaniu pierwszy raz osoby, które są nawet w przemyśle i są szkolone, nie zawsze wiedzą, co z tym zrobić. A co dopiero producent, który produkuje gdzieś tam w miejscach, na działce i tak dalej. On nie wie. To niekoniecznie może wynikać z jego złej woli. To może być w ten sposób, że no jemu się wydaje, że tak jest dobrze, ale nie do końca, bo jeżeli ktoś szkodzi dla siebie, bo sam produkuje, to jest inna sprawa, ale jeżeli sprzedaje, to powinien już zwrócić uwagę, że ktoś płaci pieniądze i chce być bezpieczny. No i na zakończenie obiecała nam pani przepis, sprawdzony, dobry i pewnie, nie wiem czy słuchacze, ale słuchaczki to na pewno czekają. No to jest oczywiście polędwica wieprzowa. Należy najpierw pierwszego dnia pomyśleć sobie, jakie przyprawy my lubimy najbardziej, co nasza rodzina lubi. Mówimy o tych polędwiczkach wieprzowych, tych bardzo cienkich, długich, tak? Tak. Tak, jeżeli nasza rodzina lubi przyprawy łagodne, to należy się w nie zaopatrzyć. Należy kupić też pończochę. To tak dziwnie brzmi. Jedną lub dwie lub więcej, w zależności od tego, co chcemy zrobić. No i później pójść do sklepu, to o czym rozmawialiśmy, kupić dobrą polędwicę. Czyli jak ona ma wyglądać? Ma być różowa, ma być jędrna i później ładnie ściąć błonki z polędwicy, wszystkie tłuszczyki i pierwsze 24 godziny to jest cukier, czyli położyć polędwicę, ładnie ją obsypać cukrem, żeby nic nie wystawało różowego i tak zostawić na 24 godziny w lodówce. Bo cukier to też konserwant. Cukier nie tak, jak też można to tak potraktować, ale cukier potem wydobędzie nam barwę i takie wartości dodatkowe, smakowe. Jak już to zrobimy, należy ją następnego dnia umyć, wypłukać, wytrzeć ręcznikiem jednorazowym do sucha. Naczynie musi być też suche i też czyste. Powtórzyć tą czynność solą, czyli znowu obsypujemy dokładnie solą, bardzo dokładnie. Ale tu mała ciekawostka. Pojawiła się na rynku sól wędzona. I ta sól wędzona w niewielkich ilościach, jak nam dodamy, sprawi, że coś tam poczujemy jeszcze inny smak. Ten aromat wędzarniczy. Tak, następnego dnia myjemy dokładnie znowu tą polędwicę z tej soli, naczynie, po 24 godzinach, tak jak z cukrem. I teraz nasze szaleństwo, czyli jak to jest suche, mamy już te przyprawy, które wcześniej przemyśleliśmy, dokładnie obsypujemy tymi przyprawami. I żeby nam fajnie to wchodziło w pończochę, to należy tą pończochę włożyć wcześniej do jakiegoś takiego naczynia, które jest wyższe i z góry włożyć tą polędwicę i po prostu przeciągnąć dokładnie to zakręcić, tą pończochę, żeby to przylegało i teraz musi to trochę podejrzewać nam. Czyli w przewiewie do 12 stopni zostawiamy
od 3 do 4 dni. I co potem? Wyciągamy z pończochy, zaczynamy kroić. Jest to pyszne, dobre, różowe na przekroju. I w sam raz na święta. I w sam raz na święta, a w lodówce to tylko trochę wyschnie. Nic się temu nie stanie, to można potem potraktować nawet jak zdrowe chipsy. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Państwu i Pani zdrowych, wesołych świąt za zdrowym jedzeniem, zdrowymi, smacznymi szynkami i wędlinami. Pani Celina Nierodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Katowicach. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. Życzę wszystkim słuchaczom i Radiu Katowice zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, no i smacznego.